Witam Państwa w następnym poradniku, tym razem z bunkra w Nevadzie. Jesteśmy na poligonie atomowym, gdzie za chwilę będzie próba atomowa, czyli tak jak Państwu obiecałem w poprzednich poradnikach, że pokażę, jak przeżyć atomowy wybuch. Nie jest to sprawa skomplikowana, wbrew temu, co mówią media i tak dalej. Jest to bzdura, proszę Państwa, gdzie dzisiaj to oczywiście udowodnię. Tak jak mówiłem, znajdujemy się Nevada Test Site, 150 km od Las Vegas. Proszę Państwa, za chwileczkę przedstawię, co jest potrzebne do przeżycia nuklearnej eksplozji. Są to przedmioty ogólnodostępne. Co ku zdziwieniu, większość z Was ma je w domu. I nigdy by nie pomyśleli, że można przeżyć wybuch bomby atomowej w tak prosty sposób. Tak? Mianowicie, proszę Państwa, co jest potrzebne? Normalne rękawice. Normalne rękawice. Jedna rzecz, tak? Druga rzecz. Proszę. Normalna zimowa kurtka. Tak, tak, proszę Państwa, ponieważ nie możemy być w krótkim rękawku, aby nam troszeczkę nie poparzyło rąk, tak? Następną rzeczą. Normalna kamizelka, którą używają ludzie, tak? Aby być widoczni na drogach przez kierowców, rowerzystów i tam jeszcze jakichś innych chorych ludzi psychicznie. I najważniejsza rzecz, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważna rzecz, to taka paczka papieru toaletowego. Najważniejsza rzecz w apokalipsach, proszę Państwa. Nie trzeba mieć jedzenia, nie trzeba mieć żadnych innych rzeczy. Najważniejsze mieć papier toaletowy, tak? Aha, dostałem sygnał, że proszę Państwa, mamy przenieść się na poligon, gdzie za chwilę odbędzie się detonacja. I proszę Państwa, będę jakieś 5 km od epicentrum wybuchu, aby udowodnić, że wyjdę z tego cało. Proszę uważnie się przyglądać. Proszę Państwa, znajdujemy się przed bunkrem. Teraz zakładamy kurteczkę, tak, aby nas nie poparzył wybuch. Upewniamy się, że kurtka jest zapięta pod szyją, wszystko elegancko, tak? Sprawdzamy pozapinane kieszenie, wszystko dopięte, wyluzowanie rąk i proszę Państwa, następna rzecz, nasza kamizelka, która powstrzyma promienie przy wybuchu atomowym, tak? Aby nas to nie poparzyło. Czyli zapinamy kamizeleczkę, elegancko, tak? No i proszę Państwa, następną czynnością są rękawice. Tak, pierwsze, lepsze, wyciągnięte z szafy. Proszę bardzo, zakładamy. Upewniamy się, że jest to wszystko ładnie ze sobą powiązane. No i najważniejsza rzecz, oczywiście papier toaletowy. Cała baksa. No i ruszamy na poligon. I już jesteśmy, proszę Państwa, niedaleko bunkra. Z tej oto pozycji pokażę Państwu, jak to wszystko się odbędzie. Oczywiście ważna rzecz, boksa papieru toaletowego. Mamy ładną pogodę, proszę Państwa. Wszystko powinno przebiec według planu. Za moimi plecami, proszę Państwa, widać daleką pustynię, więc tam odbędzie się ta eksplozja i oczywiście jest to jakieś 3-3,5 km
od miejsca, w którym się znajduje. Więc ja i ten papierek, proszę Państwa, udowodnimy, że można przetrwać, trzeba tylko chcieć. Proszę Państwa, przyjmujemy pozycję do wybuchu nuklearnego. Upewniamy się, że trzymamy odpowiednio boksę papieru toaletowego. Dajemy znak do bunkra i za chwilę nastąpi zapłon. Jest sygnał, proszę Państwa. Ale błysk, niesamowity błysk, proszę Państwa. Ale trzymam się papieru, 57 tysięcy megaton właśnie pieprznęło. Proszę Państwa, czuję, że już gorący pot mi się zbliża. Już zaczynają się drgawki, ale trzymam się papieru, boksa papieru, najważniejsze. Boże, co za turbulencje. Ale chyba wytrzymam, jest tak, udało się, zwalnia. Większość teraz energii poszła w górę, proszę Państwa, jak widzimy. Ale żyję i to, co obiecywałem Państwu, niesamowite emocje. Cóż za eksplozja. Jak widzieliście Państwo, próba odbyła się bardzo dobrze, więc nic mi nie jest, jestem cały. Przed chwilą badaliśmy się miernikiem, zero napromieniowania, proszę Państwa, i tak dalej. Z tak bliskiej odległości. Dlaczego? Sprawa jest prosta. Kamizelka. Proszę bardzo. Tak samo jak odbija światło, że aż człowieka razi w oczy, tak samo odbija promienie. Rękawice obroniły mnie przed poparzeniami, tak? Proszę. Są czarne, więc może nie być widać, że są delikatnie przysmolone, ale bardzo, bardzo delikatnie, tak? Następnie kurtka. Proszę bardzo. Możemy się już śmiało rozebrać i jest cało, proszę Państwa, cało. Największa zasługa oczywiście jest dzięki temu. To, proszę Państwa, pomogło przetrwać to uderzenie. Więc dlatego teraz nie dziwcie się, że wszyscy kupują papier toaletowy. Jest to ważna rzecz, którą można naprawdę uratować sobie życie. I tak jak pokazywałem, całą energię bomby atomowej, tego wybuchu, przejął papier. Wystarczy trzymać go, tak jak Państwo widzieliście na filmie instruktażowym, trzymać go w tej pozycji, tak? Nieważne co nie puszczać. Wtedy, kiedy przejdzie fala uderzeniowa i tak dalej, wychodzimy z tego cało i mamy papierek, tak? Ten wspaniały papiereczek. Także proszę Państwa, trzymajmy to. I tutaj tylko jeszcze pokażę, że troszeczkę tu się rozerwało, tak? No ale to wybuch atomowy, proszę Państwa. Od wybuchu granatu nic by nam się nie stało. No, ale mimo tych drobnych uszkodzeń dalej żyjemy i ponownie możemy to wykorzystać do następnego wybuchu. Więc proszę Państwa, coś mogę powiedzieć? Proszę się nie martwić, zaopatrzyć się w te przedmioty, które Państwu pokazałem. A wszystko będzie dobrze i nie ma się czym przejmować. Do zobaczenia.